Siemanko widzowie, witam was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym filmie na moim kanale. Słuchajcie, na moim własnym kanale. W końcu moje marzenie z dzieciństwa się spełnia. W dzisiejszym odcinku poopowiadam wam trochę o sobie, o moim dzieciństwie, o tym jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko się zaczęło. Poodpowiadam też na wasze pytanka. Zastanawiacie się pewnie, gdzie my w ogóle kurde jesteśmy. Znajdujemy się w moim domu rodzinnym w Chęcinach. Chęciny, czyli taka moja mała ojczyzna, miejsce, w którym chodziłem do podstawówy, do przedszkola, w którym spędziłem 19 lat swojego życia od urodzin. Miejsce, w którym wiąże się bardzo dużo moich wspomnień. Chcę trochę więcej pokazać siebie, żebyście mogli trochę lepiej zrozumieć mnie i czym się kieruję. Dlatego zapraszam was do obejrzenia mojego pokoju. Słuchajcie, wchodzimy do pokoju i od razu pierwsze, co się rzuca w oczy, to bałagan, ale to pomińmy. Słuchajcie, niesamowite jest to, jak bardzo zapach i wygląd w ogóle pokoju może wzbudzać jakiekolwiek wspomnienia. Ja za każdym razem, jak tutaj przychodzę, biorę głęboki wdech i czuję od razu, mam taki, wiecie, ciąga moja głowa mnie od razu w jakieś niesamowite wspomnienia. Od razu mi się przypomina, jak odrabiałem tu pracę domową, jak się wygłupiałem, jak wymyślałem jakieś różne zabawy, jak spałem na tym łóżku. W ogóle takie łóżko chyba miał każdy w swoim dzieciństwie. Niesamowite to jest. Tutaj również też w tym pokoju, dokładnie przy tym biurku. O! Przy tym biurku były początki mojej w ogóle pracy z muzyką, z obróbką filmów, z obróbką zdjęć, także bardzo, bardzo, bardzo dużo wspomnień. Pierwsze, co tak naprawdę przewijało się u mnie od zawsze, jest to bardzo, 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 bardzo dużo sportu od samego dzieciaka. Mama zawsze bardzo dbała, żebyśmy chodzili z bratem, mam starszego brata, żebyśmy chodzili z bratem na różne sporty, żebyśmy się sportowali, żebyśmy próbowali nowych rzeczy, żebyśmy próbowali sił w różnych nowych konkurencjach i dziedzinach. Przez co? Jeździłem przez długi czas na deskorolce, na BMX-ie, grałem w tenisa ziemne, grałem w piłkę nożną, trenowałem akrobatykę, trenowałem też taniec, biegałem. Bardzo dużo tego było, a najlepsze jest to, że we wszystkich dziedzinach dawałem sobie bardzo dobrze radę. I także zawsze miałem jakieś tam naturalne predyspozycje do sportu. Niestety bądź niestety moje życie potoczyło się w trochę inną stronę i nie mam już tak dużo wspólnego ze sportem. Niestety, ale cały czas... O! I jeszcze strzelałem z karabinu. Także to jest, słuchajcie, moja sportowa strona, której myślę, że nie widać do końca na filmach Gen Z. A tutaj jest bardzo fajnie. I patrzcie to. Cyk. Pierwsze miejsce, cross rowerowy, Poręba Wielka. Cyk. Zajęcie trzeciego miejsca, biegu uliczkami Chęcin w kategorii chłopców. Uwaga! I teraz przechodzimy do jednego z moich największych flexów, proszę państwa. Trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie Poezja Ogród Naszych Marzeń. Słuchajcie, od dziecka, nie dość, że byłem sportowcem, to jeszcze pisałem wiersze, byłem człowiekiem renesansu, jestem człowiekiem renesansu. No i oczywiście, no nie muszę już chyba się też pokazywać, że nagroda burmistrza dla Bartosza Kubickiego za wyjątkowe wyniki w nauce, także... No, wszystkie moje nagrody są z podstawówki. W gimnazjum i liceum już było trochę gorzej, ale cichutko. Co tutaj wam dalej mogę pokazać? Dużo książek, bo wiecie... Czytam dużo, tak? W domu Gen Z też tam jest, że czytam, także to się wzięło stąd, tu mam dużo książek. Fajnie, czytanie jest bardzo spoko, ziomku. Kolejna rzecz, historia na temat... Oj. Historia odnośnie tej paczki jest niesamowita. Już wam opowiadam. Historia z tą paczką jest następująca. Słuchajcie, Heezy. Czym jest Heezy? Czy brzmi podobnie do Easy? No! To jest coś, czym się zajmowałem też trochę przed czymkolwiek innym. Z moim bardzo dobrym kolegą, którego pozdrawiam. Postanowiliśmy kiedyś zrobić firmę, słuchajcie, z czapeczkami. Zgadnijcie, co jest na tych czapkach napisane. Czapeczki z napisem wyślij nagie fotki. Ciekawą sprawą jest to, że mój dziadzia chodzi czasami w tej czapce, kompletnie nie mając pojęcia, co tam w tym jest napisane. Także fajna sprawa. Wiele osób może to kojarzyć w ogóle z Rolesem, takim innym youtuberem, ponieważ my jemu odsprzedaliśmy to logo, taka ciekawostka. To było najpierw nasze logo, a później sprzedaliśmy je Rolesowi, tak, bo widziałem wiele pytań ostatnim razem, jak to pokazywałem. Także taka ciekawostka, czym się też zajmowałem. Próbuję jak najbardziej wydoić ten mój pokój, co wam tu jeszcze pokazać. I jest taka jedna rzecz. Pamiętam, jak za dzieciaka mama bardzo chciała, żebym grał na gitarze i bardzo, no chciała, żebym się też rozwijał muzycznie. W ogóle mama bardzo, bardzo mocno dbała o rozwój nasz, mój i brata mojego, taki, żebyśmy byli, wiecie, ludźmi renesansu. I wiele z was się pyta, Bartek, skąd znasz tyle ciekawostek, skąd tyle rzeczy? No właśnie, myślę, że głównie przez to, że rodzice bardzo mocno czuwali nad tym, żebyśmy byli pozytywnie wystymulowani właśnie takimi rozwijającymi rzeczami. I kolejną z tych rzeczy jest gitara, proszę państwa. Dawno nie grałem, proszę nie oceniać.
grałem kiedyś na gitarze, okej? Okay? W dużej mierze. Proszę, proszę nie oceniać. Jest, moi mili, jeszcze jedna rzecz, która jest najgrubsza i o której wam nie mówiłem, która również znajduje się w moim pokoju, co pierwsze zauważamy, jak wchodzimy do pokoju. Bardzo prawdopodobne, że tą ogromną mapę, która wisi nad ścianą. Ta mapa została tu powieszona, dlatego że zawsze chciałem zaznaczać sobie miejsca, w których byłem, które odwiedziłem, żeby je odhaczyć. I jeśli przyjrzycie się, to zobaczycie taką ścieżkę idącą od Amsterdamu przez Shetlandy, pomiędzy wyspami, tutaj przez Zatokę Biskajską, lecącą na Maderę, przechodzącą przez Gibraltar i wchodzącą na Morze Śródziemne, aż do Rzymu. Słuchajcie, nie wiem, czy kojarzycie taki film, nie ma to jak statek, ale brałem udział w mniej więcej czymś takim, tylko w Europie i na żaglowcu, mniejszym, nie wycieczkowcu, tylko na żaglowcu. Trwało to 3 miesiące i pływałem na statku dookoła Europy. Robimy pętlę i musimy się przebrasowywać, ciągnąć za liny, co jest, no, uporczywe. No ale na tym polega żeglowanie. Na tym polega odpowiedzialność. Proszę państwa, to jest naprawdę nie w ciemię bite i najlepsze jest to, że przepłynąłem ten rejs mając 15 lat. Niesamowitym jest to, że mając 15 lat, będąc młodym, rozwijającym się człowiekiem, organizmem, umysłem, jeśli pokaże się, jak wygląda świat, jeśli pokaże się, ile jest kultur, ile można zwiedzić, ile jest pięknych, niesamowitych miejsc, bardzo, bardzo mocno otwiera to umysł młodego człowieka i sprawia to, że chce on więcej. Tak naprawdę każda osoba, z którą płynąłem na tym rejsie, patrzę na to, jak wygląda ich życie, to każdy ma takie przeświadczenie, że faktycznie trzeba jak najwięcej łapać życia rękami, ponieważ jest warto. Jeśli chodzi o mój pokój, to tak naprawdę tyle, ale chciałbym też poodpowiadać na pytania od was, ponieważ parę dni temu na Instagramie wstawiłem Q&A, co chcecie się dowiedzieć ode mnie. Wybrałem parę najciekawszych pytań i pierwsze z nich wiąże się mocno z moim domem rodzinnym, mianowicie, jak wyglądało moje dzieciństwo, ale uważam, że troszkę ciekawszym będzie, jak na to pytanie odpowiedzą moi bliscy, którzy byli przy tym, jak byłem dzieckiem, tak naprawdę najdłużej i wiedzą to o wiele lepiej ode mnie, moi dziadkowie, także zapraszam do dziadków. W ogóle babcia powiedziała, żebym jej dał znać pół godziny przed, bo ona musi zrobić fryzurę i musi się ładnie ubrać, także lecimy do dziadków, którzy odpowiedzą na pytanie, chodźcie. Roman! Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry. Cześć, Adzia. Cześć. No nie mam pojęcia, jak ty, moja gwiazdo, reżyserze, będziemy to robić. Jak ty to myślisz? Ale bardzo ładnie, babciu, wyglądasz w ogóle. No, przygotowałam się. Czyli pytanie jest, jak wyglądało moje dzieciństwo, ale waszymi oczami po prostu. Babcia zaczyna? Tak. No, jak zwykle, babcia zaczyna. No, babcia uważa, że bardzo cudne, szczęśliwe i wrażliwe miał dzieciństwo. Od już urodzenia był dzieckiem aktywnym, roześmianym, szczęśliwym. Naokoło miał właśnie bardzo dużo zabawek, ludzi, którzy go kochali, sprzyjali mu. No, a potem już oczywiście przyszło przedszkole, do którego też bardzo chętnie chodził, szybko się zaakceptował, miał kolegów, a że rodzice pracowali, to często, znaczy często właściwie to dzień po dniu przebywał z nami dziadkami, a już najbardziej szczególnie z dziadkiem, bo ja jeszcze musiałam pracować. Niemniej jednak był kompocik, musiał być przygotowany, bo Bartuś stwierdził, że jego dzieciństwo to jest związane z osiedlem i z kompocikiem szczególnie truskawkowym, ponieważ mu się kojarzy z latem i z dziadzią. No i oczywiście z balkonem z pierwszego piętra leciały butelki przez balkon, bo Bartuś wołał, co ruszycie, a pić się chciało, ponieważ tak, rolki, rower, biegi, kosz, noga, co tylko całymi dniami. No, mieli zakazane, bo ma starszego brata, oczywiście Kubę, żeby nie oddalać się od bloku. Dziadek miał baczenie na nich, ale niemniej jednak czasami było trudno Bartusia dorwać i ich kolegów, ponieważ wymyślili jakąś niecodzienną, ekstremalną wręcz, jakieś góry, jakieś drzewa. No i co? No, taki był i w tym kierunku chyba do dziś dnia jest właśnie aktywny, lubi być właśnie takim człowiekiem kontaktowym, radosnym. Na pewno jest bardzo, bardzo wrażliwy, bardzo serdeczny, no przede wszystkim uczciwy, no i kochany, przekochany. Tyle od mojego. Dziękuję i bardzo. I bardzo kibicuję Bartusiowi, bo uważam, że zasłużył w życiu na wszystko, co najlepsze. Wow, to bardzo, bardzo mi miło. Babcia dużo powiedziała na temat Bartusia, ale ja chcę powiedzieć,
rodzice pracowali, ja go przyprowadzałem codziennie do przedszkola i z przedszkola. Bo takie było moje zadanie. No i potem przychodził jeszcze do mnie na obiad, często gotowaliśmy tutaj. No i tak było do przedszkola. Minęły jeszcze lata. Jeszcze w przedszkolu był moment, ja się tu włączę, że Bartuś jak bardzo tęsknił za osiedlem i za dziadkiem, to był telefon. No, tak, zgadza się. Bo przedszkole było obok i dziadzia oczywiście o każdej porze go zabierał. Skończyło się przedszkole, zaczęła się szkoła. Pierwsza klasa, druga klasa. Prowadziłem go przez 2 lata. Potem chciał się zrobić już strasznie dorosły. Miał mnóstwo kolegów, bo jest bardzo towarzyski koleżeński. Lubią go chłopaki, lubiły i dziewczyny. No więc ja go prowadziłem, później nie on sam będzie chodził. Więc proszę bardzo, zaczął chodzić. Radził sobie wyśmienicie. Z tym, że byłem bardzo niekiedy zaniepokojony, jak przyszła zima, nie było go dosyć długo. A on szedł z kolegami i bawili się w śniegu. To w zaspę, że pychali się. To schodziło im bardzo długo. Chcę jeszcze powiedzieć, że chyba w trzeciej czy w czwartej klasie, nie pamiętam, lubią tańce. Wodziłem go codziennie na tańce i oczywiście w jedną stronę i potem zabierałem go w tego. I był bardzo, bardzo, bardzo zabawny, fajny. Tam się bardzo dobrze prowadziło. No, a jeszcze tak. Starszy brat jego Kubuś, bo tak mu na imię, miał rowerek. I ten rowerek był dla niego za niski. Mówimy do Bartusia, Bartuś jeździ na tym rowerku. On nie będzie jeździł. A dlaczego, mówi, nie chcesz jeździć? Bo za lichy. No. I nie chciał jeździć na tym rowerze. Ale druga taka dla mnie sytuacja była to, był pogrzeb i chowali tego kogoś tam, chowali. A on do mnie mówi tak, dziadzia, jak ty umrzesz, ja codziennie będę kwiaty nosił na cmentarz. No. No także same plusy, no to jest bardzo w porządku, do tej pory się bardzo lubimy. Bardzo dziękuję, no. Chodźcie przytulasko, bo to... No. No i co ci tam będzie pasowało? To oczywiście, bardzo fajnie. Słuchajcie, ja już wyszedłem od dziadków. Bardzo, bardzo to było, kochane. Nie spodziewałem, że się tak wzruszymy wszyscy. Już przestałem nagrywać po jakimś czasie. Także no, macie odpowiedź na to, jak wyglądało moje dzieciństwo oczami osób, które w sumie bardzo mocno na nie wpłynęły. I bardzo wam dziękuję, babciu i dziadziu, za to. Jesteście najkochańsi na świecie. I co, jak już jesteśmy tutaj... O, oczywiście dostałem jeszcze leczo na drogę, jakby inaczej. Słuchajcie, i wyszedłem z bloku i przypomniało mi się jeszcze jedno bardzo ważne miejsce, na którym też się bardzo mocno wychowałem, na którym spędziłem większość swojego czasu, będąc właśnie na osiedlu po wyjściu z przedszkola, jak to dziadzia zdążył powiedzieć, jest to boisko. I to nie jest byle jakie boisko, jest to najlepsze boisko, ponieważ tam, jak widać, znajdują się szczątki, resztki przedszkola. Jakiś debil je spłonął. I zaraz po zakończeniu chodziliśmy sobie tutaj z ziomalami na boisko, żeby pograć sobie, wiecie, w kosza, w piłeczkę, pośmiegać na rowerze. I na tym miejscu nauczyłem się swoich pierwszych drybli. Pierwszy raz zasadziłem rzut za 3 punkty. Pierwszy raz pojechałem w ogóle na rowerze, to jest niesamowite. Wszystko w tym, na tym placku betonu. Dla jednych będzie to zwykły placek betonu, a dla mnie jest to bardzo, bardzo, bardzo mocno znaczące miejsce, posiadające bardzo duży ładunek taki emocjonalny, sentymentalny. Świetne miejsce. Wracamy do autka, jedziemy dalej, ponieważ teraz czas pokazać zamek, ale okazało się, że jakieś tutaj chyba, nie mam pojęcia, czy to dni chęcin. Chyba dzisiaj są w ogóle dni chęcin. I teraz spinamy się na, w sumie wyszłoby, że najbardziej znane miejsce w Chęcinach, a właściwie miejsce, z którego chęciny są w ogóle znane, czyli Zamek Królewski. Dlaczego jeszcze pokazuję to miejsce? Ogólnie to jest takie miejsce spotkań. Tutaj bardzo często przychodzę sobie na piwko na przykład. Sok na przykład. Słuchajcie, teraz udajemy się w miejscówkę, w której spędziłem bardzo dużo czasu. Miałem takie zwyczaje, szczególnie w gimnazjum i w liceum, które zresztą zaraz zobaczycie, że co wieczór chodziłem sobie na spacer. Wiecie, tutaj jest dosyć duże przewyższenie, dużo gór, góreczek, podejść i chodziłem sobie po prostu, żeby, wiecie, żeby mieć jakiś ruch. Jeśli go miałem mało, to w taki sposób starałem sobie go suplementować. Szczególnie w moim serduszku zapadło jedno miejsce, na którym zawsze siadałem. A dlaczego jest ładne? Dla tego widoku. O, widać kompletnie całe Chęciny. Jeszcze gdzieś tam w Kielce, w oddali. Przychodziłem tutaj, żeby troszeczkę, wiecie, odetchnąć od ciężkiej nauki, od różnych obowiązków. To był mój taki zwyczaj. Przychodziłem sobie tutaj, siadałem na tych kamyczkach i myślałem, jak pobić Freeza w wyświetlenia. Nie wymyśliłem tego nigdy, ale fajnie by było kiedyś na to wpaść. To moja podstawówka, ta o tutaj. W ogóle szczerze powiem wam, że rzadko przyjeżdżam do domu. O, widzieliście to po dziadkach, rodzice też tęsknią. Ja też mam coś takiego, że jak tutaj przyjeżdżam, to zawsze mnie taka mega nostalgia łapie. Powinniśmy częściej odwiedzać chyba nasze domki, co? Fajniej by było to na pewno dla nas, na pewno dla bliskich. Dobra, zobaczyliście wszystko tak naprawdę, co w Chęcinach było do zobaczenia, bo zobaczyliście mój dom rodzinny, mój pokój, zobaczyliście miejsce, w którym dorastałem. Nie pokazuję szkoły podstawowej, bo tak czy siak tam nie wejdziemy, zresztą nie wiąże się z nią tak wiele wspomnień. Zobaczyliście zamek, czyli wszystko, co warto tu zobaczyć. Teraz lecimy do Kielc, czyli tam,
ponieważ tam działa się już bardziej świadoma część mojego życia, moje dojrzewanie. Z tamtym miejscem wiąże się wiele takich już bardziej dojrzałych historii, którymi też się z wami podzielę. No cóż, pierwszy odcinek jest bardziej taki opowiadaniowy, kolejne będą bardziej kontentowe. No i tak w sumie, jak i tak już schodzimy na dół, to odpowiem na kolejne pytanie. Co skłoniło mnie do wzięcia udziału w Twoje 5 minut? Jak wiemy, od Twoje 5 minut wszystko się zaczęło. Słuchajcie, myślę, że tutaj bardzo dobrą odpowiedź na to uwzględniłem w moim filmie zgłoszeniowym na Twoje 5 minut i tam powiedziałem, że po prostu nieważne co robię w życiu, bardzo chciałbym dawać ludziom zadowolenie i szczęście w mojej twórczości, w filmach, które nagrywam. Chciałbym jakby tym, że jestem w stanie coś stworzyć na YouTube'a, jestem w stanie na przykład wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Brzmi to tak trochę prozaicznie i śmiesznie, ale naprawdę świadomość tego, że są osoby, które czują się dobrze oglądając nas, które... Ale idealna muzyka do takiej wypowiedzi, które jesteśmy w stanie zmotywować, poprawić humor. I tak naprawdę to jest moim głównym powodem, dla którego zgłosiłem się do Twoje 5 minut i do projektu. Czyli dawanie szczęścia. Może być to prozaiczne, możecie mi nie wierzyć, ale dokładnie tak jest. I najlepsze są wiadomości, w których dowiaduję się, że bardzo, bardzo pomagamy, szczególnie osobom, które czują się gorzej. Jest to niesamowite uczucie i bardzo cieszę się, że mogę w taki sposób tworzyć i w taki sposób wpływać na ludzi. Także no, odpowiedź na pytanie. Jesteśmy właśnie w tym momencie pod moim liceum, czyli jest to... Które? Elo? Kurde, ale jestem słaby, zapomniałem. Czwarte? Szóste. Jesteśmy pod 6. liceum ogólnokształcącym w Kielcach imienia Juliusza Słowackiego. Proszę bardzo. Wygląda troszeczkę jak więzienie i dokładnie tak się tutaj czułem. Żartuję. Spróbujemy się tutaj przedostać. Chciałbym wejść do środka w ogóle, ale widzę, że wszystkie wejścia są pozamykane. Ale auto jest. Proszę, 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 proszę. No pro... Kurde bal. Chcę wam pokazać jedno miejsce, ale w międzyczasie zacznę wam troszkę opowiadać o tym. Z liceum moim wiąże się taka historia, że zawsze za dzieciaka byłem dobry w nauce. No, jakby nie miałem problemów z przyswajaniem wiedzy, nigdy nie odrabiałem pracy domowej, ku rozczarowaniu mojej mamy, ale zawsze jakoś dawałem rady, nigdy się nie uczyłem, no bo jakoś wiecie, naturalnie mi to przychodziło. Nie miałem w ogóle nigdy problemu z tym. Natomiast mały problem zaczął się robić, jak zaczęło się gimnazjum. I wszystkie rzeczy stawały się delikatnie cięższe. Tam też dawałem radę, na delikatnie gorszych ocenach, bez nauki jakiejkolwiek, ale dawałem radę. Natomiast najgorszy moment był w liceum, kiedy faktycznie, żeby coś umieć, już nie wystarczała twoja naturalna zdolność, tylko faktycznie trzeba się było troszeczkę poduczyć. Ja chcę ty tylko wejść, no przecież co ja ukradnę ze szkoły? Wiedzy na pewno już nie. Wracając do opowieści, w liceum zaczęły się delikatnie schody, jeśli chodzi o moją naukę, ponieważ no po prostu nie chciałem się uczyć. Dużo strasznie lekcji opuszczałem, wiecie, stałem się takim niesfornym, typowym, nieuczącym się dzieciakiem. Czułem, że nauka, jeśli to coś, czemu poświęciłbym dużo czasu, to byłbym w tym bardzo dobry i efektem tego były moje wyniki z matury, ponieważ matura była tak naprawdę czymś, do czego uczyłem się bardzo dużo i angielski zdałem, no na maksa, zdawałem podstawowy i rozszerzony, miałem 3 razy 100% i bardzo podobnie miałem z geografii. Nie 100%, ale też w okolicach 90 był mój wynik, ale jakoś, nie wiem, strasznie mnie nie ciągnęło do nauki. Słyszałem, żeby ludzie uciekali ze szkoły, ale żeby się wkradać do szkoły to coś innego. Proszę państwa, znajdujemy się na dziedzińcu 6. liceum ogólnokształcącego w Kielcach. Proszę państwa, Słowacki. Oczywiście miliard razy lepszy od Śniadka. Kurczę, milion przerw tutaj przeżyłem. No kurczę, tu się zbierała masa osób zawsze. Największa liczba osób i najfajniejsze osoby przychodziły tutaj. Czyli na tak zwany, proszę państwa, winkiel. Słuchajcie, to jest winkiel, czyli miejsce, w którym przychodziło się na przysłowiowego papieroska. Oczywiście nie wspieram takich zadań, każdy robi wszystko na własną odpowiedzialność, ale tutaj przychodziło się po prostu, zawsze z ziomeczkami przychodziło się tutaj. Przychodziły tutaj też osoby, które w ogóle nie palą, tylko chciały się posocjalizować. I dla tego miejsca mam bardzo dobre wspomnienia z liceum, ponieważ tutaj narodziło się bardzo dużo nowych znajomości. Pozdrawiam wszystkich chłopaków z liceum i dziewczyny. Cały mod go! No i tak to wszystko wygląda. Liceum od środka wam niestety nie pokażę, ale chciałem po prostu zrobić taką małą objazdówkę po tych wszystkich miejscach. Jeszcze tak już kończąc moją historię, z nauką nie było mi tak bardzo po drodze. Oczywiście dostałem się na studia, które chciałem, no tak jak zwykle, mając troszkę farta, ale też bardzo dużo umiejętności. No przede wszystkim predyspozycji, bo ciężkiej pracy to tam nie było za dużo. Jadą po mnie. No i po liceum oczywiście co było? Były studia. I studia, to może tutaj odpowiem na kolejne pytanie. Czym zajmowałem się przed twoje 5 minut? Przed twoje 5 minut byłem na studiach, ale studia, na których byłem, to były studia w Krakowie. Był to UP, czyli Uniwersytet Pedagogiczny. I byłem tam na romanistyce przez rok. Czyli przez rok uczyłem się języka francuskiego, kultury i tak dalej. Po tym roku zdecydowałem jednak, że nie jest to dla mnie, że jestem w stanie sam się nauczyć języka francuskiego. Zrobiłem to, nauczyłem się języka francuskiego w 3 miesiące zamiast w 3 lata. Kiedyś nawet zacząłem
nagrywać z tego film, ale nie ujrzał światła dziennego i nie wiem, czy ujrzy, może kiedyś, jak wbijecie odpowiednią ilość łapek w górę. Zawsze chciałem to powiedzieć. Nauczyłem się języka francuskiego w 3 miesiące, po prostu zapisując sobie najczęściej używane słowa i do tego ucząc się gramatyki. Była taka śmieszna sytuacja, ponieważ to jest taka dosyć emocjonalna historia, ale zrezygnowałem z tych studiów, nie mówiąc rodzicom o tym. Rodzicom bardzo zależało na mojej edukacji przez całe moje życie, więc bardzo chcieli, żebym ukończył te studia, po prostu żeby mieć je zrobione. Ja natomiast bardzo tego nie czułem i nie chciałem tego zrobić. I zrobiłem coś bardzo głupiego, czyli zrezygnowałem ze studiów i nie przyznałem się im do tego, po czym wyjechałem do Niemiec, tak jakbym trochę bojąc się ich reakcji, ale też chcąc zarobić na własną kamerę, swoją pierwszą, ponieważ już wtedy czułem, że będę chciał wiązać swoją przyszłość z nagrywaniem. Nie wiedziałem w jakiej formie, nie wiedziałem jak to będzie wyglądało, ale wiedziałem, że będę chciał używać aparatu do tego w jakikolwiek sposób. No i uciekłem, tak jakby uciekłem do Niemiec, trochę bojąc się konsekwencji mojego czynu. To było oczywiście bardzo głupie, ale proszę nie oceniajcie, byłem wtedy jeszcze głupszy i jeszcze młodszy niż jestem teraz. No i co, wyjechałem do Niemiec na około 3 miesiące do pracy, 3-4 miesiące. No i tam kompletnie urwał mi się mój kontakt z rodzicami, no byli źli, ja też się dosyć mocno odcinałem, byliśmy na siebie obrażeni, pokłóceni, wróciłem po jakimś czasie do Chęcin, jako syn marnotrawny i pogodziliśmy się, ale w taki właśnie sposób zarobiłem na moją kamerę i stwierdziłem, że nie chcę wracać na studia i zacząłem pracować w korpo, pracowałem w korporacji, no w papierologię po prostu, wklepywałem różne rzeczy, tym się zajmowałem przed projektem, czyli przed projektem byłem w Niemczech, zarobiłem na kamerę, kłóciłem się z rodzicami i pracowałem w korpo, tak wyglądało moje życie przed projektem. Jakby wyglądało, gdyby nie projekt? Nie mam zielonego pojęcia, boję się pomyśleć, ale z pewnością projekcik uratował mi dosyć mocno dupę. Na pewno bym sobie poradził, bo zawsze sobie radzę, ale teraz robię coś, do czego faktycznie czuję, że mam zapał i pasję, także dzięki Karol, szefie. Ej, czuję się jakbym teraz gadał z ziomeczkami na przerwie długiej tutaj. Nie wiem, czy wy to słyszycie, ale mój głos trochę zachowuje się jakby był na helu? Na helu! Słuchajcie, jestem na Półwyspie Helskim, nie do końca w chałupach, tylko w Pucku, dosłownie w Pucku, ponieważ gdybym chciał pojechać do chałup, tam gdzie zawsze, to musiałbym czekać około 2 godzin w dalszych korkach, mimo że jest to tylko 7 km stąd, dlatego uznałem, że zatoczka jest piękna, musicie mi uwierzyć na słowo, nie jestem w Krakowie, jechałem tu 7 godzin tylko po to, żeby zrobić tę szybką wstawkę. I słuchajcie, od razu odpowiedzieć wam na pytanie, dlaczego Hel i skąd się w ogóle wzięła historia z Helem? Słuchajcie, historia z Helem wiąże się bardzo ściśle z historią mojego rejsu dookoła Europy, o którym już wam opowiadałem, dlatego, że tam poznałem pewną bardzo ważną dla mnie osobę. Jest to mój najlepszy przyjaciel, z którym niestety mam troszeczkę gorszy kontakt właśnie przez dużo pracy w projekcie, ponieważ tam na rejsie poznałem Bartka, który jest moim bardzo dobrym kolegą, który pokazał mi to miejsce, który zabrał mnie tutaj po raz pierwszy na obóz windsurfingowy, na którym spędziłem 2 tygodnie, nauczyłem się pływać, a później co roku przyjeżdżałem, żeby udoskonalać swoje umiejętności. Zawsze z nim, on mi sprzedał tę zajawę, dzięki niemu poznałem Hel, dzięki niemu stałem się też instruktorem i dzięki niemu zaraziłem się tą całą zajawą i dzięki niemu teraz mogę ją przekazywać wam, dlatego bardzo, bardzo tak naprawdę cała moja relacja z Helem jest ściśle związana właśnie z Bartkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i tak jak tu już jesteśmy, chciałem odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, czego możecie się spodziewać na moim kanale? Otóż na pewno na moim kanale możecie się spodziewać mnie. Forma i content na pewno będzie się zmieniał, ponieważ jestem osobą, która lubi bardzo eksperymentować i będę chciał zmieniać ten format dosyć często, żeby zobaczyć co najbardziej odpowiada wam i co jest najbardziej okej w stosunku do mnie. Dlatego na pewno możecie oczekiwać mnie i na pewno możecie oczekiwać regularności, 100% zaangażowania. Zmiana kontentu będzie się pewnie pojawiać od czasu do czasu. Och, słuchajcie, to jest powalone, że jechałem 7 godzin tutaj tylko po to, żeby nagrać tą wstawkę. Siedzę w szuwarach, kucam już 20 minut, nagrywał to już któryś raz. Patrzcie jak to jest ładnie. Tam gdzieś są chałupy, tam o. Także słuchajcie misiaki, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za wytrwałość, jeśli dotrwaliście do końca. Bardzo się cieszę, że w końcu zaczynam tę przygodę. Cieszę się, że będę mógł udowodnić coś sobie, że będę mógł dawać też wam jeszcze większą przyjemność i satysfakcję z oglądania. Mam nadzieję, że mi też sprawianie wam przyjemności będzie sprawiało satysfakcję. Trzymajcie za mnie kciuki, ja trzymam za was kciuki. Pa, pa, trzymajcie się, dzięki.